Witam z pasieki kamionek. Chciałbym dzisiaj pokazać, jak zimuje matki zapasowe w półnadstawkowych ulikach Dadanta. Wykorzystuję do tego zwykłe półkorpusy i wtedy można używać ramek nadstawkowych. Dzielę zazwyczaj taki mały ulik na dwie części. Mieści się wtedy 4-5 ramek w środku. Robię to pod koniec lata, żeby rodziny się rozwinęły, ale nie za bardzo, żeby nie chciały uciekać z tego ulika. Otworzymy zaraz i zajrzymy, jak to wygląda. Najpierw daszek. Wyższy, żeby można było dokarmiać słoikami. Czym potrzeba? No, na razie mam zasłonięte trochę otwory. Zajrzymy. No są pszczoły. Zabudowały tutaj powałkę. Ale dobra. Zaglądamy. Tak wygląda odkładzik z matką zapasową. Resztka ciasta jeszcze. Opa. Zaglądamy. Zapas. No, trochę już ruszony. Odkryte komórki też są z czymś płynnym. Nie wiem, co to jest. Raczej nie na krop. O. Jako zapasowa tutaj jest matka niebieska. Czyli trzeci sezon byłby teraz. No, trochę czerwiu. W porządku. No, tu trochę więcej czerwiu, jajeczka. No i tutaj, co tu jest, też troszeczkę jajeczek. I jeszcze płynny. Ten został akurat tutaj, cztery rameczki, piąta dołożona, właściwie pusta. Z tego można wykorzystać matkę, jeśli zniknie nam jakaś w czasie zimowli, bez problemu. Miałem tak już w tamtym roku, wykorzystałem taki mały odkładzik, przydała się matka. To jest jeszcze jeden taki ulik, z tym, że tutaj są dwie rodzinki. Teraz zajrzymy, co się dzieje. Jak widać, trzy rameczki tak naprawdę pszczoły. Za to tutaj rodzina była mniejsza. I jest dużo więcej zapasu, bo ten zapas z półtorej ramki. Dostały cukier na wszelki wypadek, ale nie ma takiej potrzeby. Będę musiał zabrać. Opa. Jak widać, jeszcze jest sporo miodu. Przeżyją bez pomagania. Opa, co tu się dzieje? Tutaj są już malutkie larwy. Tu chyba przerobiły cukier, bo też jest, świecą się komórki. Także coś naniosły. A na ostatniej zaraz zajrzymy. A na ostatniej wygryziony czerw i podlane mleczkiem i żółta matka, jak widać. Tu też resztka czerwiu. Pszczoła spokojna, zajęta już swoją pracą. O, nawet na desce odgradzającej siedzą sobie, coś kombinują. Dobra, składamy ten, zajrzymy obok. Pusta ramka, właściwie węza, jako zatwór robi. Dobra, przesuwać. Hop. Schodź.
szczeliny pokryły sobie propolisem. Jeszcze troszkę przesunę. Ok. A ta? Jak wygląda? No tutaj mniej pszczółki. Mniej. Ale zobaczymy co jest. Też zapas. Jeszcze. Hoho. No spokojnie. A tu? Tutaj odsklepiają sobie, jedzą. No, tutaj kilka komórek zostało już wygryzionych. Reszta wyczyszczona. Czekają na jajeczka. Jeszcze tutaj pozostałe też po wygryzieniu. Zobaczymy, gdzie jest matka. A tu też niebieska. Przy wymianie zostają po prostu na wszelki wypadek. Na pewno pozwolą przeżyć wiosnę rodzinką, a potem pójdą do wymiany. Dobrze, nic się nie marnuje. O, uciekać. Dobra. Przekrywamy na chwilę. I pójdziemy dalej. Może uda nam się poszukać złotej pszczoły. Będę otwierał ulik. Powiem o co chodzi z tą złotą pszczołą. Ta rodzinka w tamtym roku dała mi popalić resztę. Do połowy sezonu właściwie była bez matki. Dwa lata temu były agresywne i kwalifikowały się do wymiany matki. Ale załatwiły to na wiosnę same. Zrobiły mateczniki. Zaczęła matka nawet, unasieniła się, zaczęła czerwić. Coś poszło nie tak. Zniknęła. Nie wiem, co się stało. W każdym bądź razie potem straciłem tutaj jeszcze dwie matki. Próbowałem poddać. Nie chciały przyjąć żadnej. Na szczęście nie było trutówek. Także przebujały się pół sezonu. W końcu zostały połączone z odkładem, gdzie była czerwiąca matka. Przyjęły. Wszystko było w porządku, ale miałem dwa korpusy i krata odbrodowa na górze. Do tego dołożyłem korpusy namiotnie, no bo bardzo ładnie pracowały. Po tygodniu, może dwóch, przychodzę. Co się okazuje? Na górze są jajeczka nad kratą. Miały otwór korpusa miodni i podejrzewam, że przyleciała zabłąkana matka z innych ulików, które się unasieniały. I miałem dwie rodzinki w tym uliku przez jakiś czas. Potem oczywiście rozdzieliłem je. Po rozdzieleniu wszystko szło w porządku. Działo się dobrze. Młoda matka, ta, która została po unasiennieniu. O, ładnie czerwiła, ale potem było zdziwienie. Część pszczół była rudozłota. Super wyglądały. Jak młode były, to były jak klejnociki. Teraz je jeszcze też można znaleźć, ale już ciemniały. Taka jak ta, na przykład. Jasny tułów, futerko też jasne na odwłoku. I takich jest sporo tych pszczół. Tutaj jest następna. Zobaczcie, jak to wygląda. Było ich z 15-20%. Także jak widać, z jednej matki mogą być naprawdę różne pszczoły. To był bakwaścik, ale zrobiła się chyba włoszka. O, tutaj też następna jest. To jest odkład z ubiegłego roku. No i widać,
pełen ulic w sumie. Nie są dzisiaj za szczęśliwe. O, niby jest 13 stopni, ale słabo latają. Zobaczę, jak wygląda czerw. Siedzą, wyglądają główkami. Zaczynają odpędzać. Co się dzieje? No jak widać, no już czerwiu się wygryzło sporo. No i sporo właśnie tej złotej pszczoły. Ciekawe. No i będzie w tym roku. O, jest matka. Żółty opalitek. Czyli mamy drugi sezon. No dobra, już zamykam spokój. Siedźcie sobie. A widać pszczoły z pyłkiem. Coś znowu już się otworzyło. Przylatują ciągle. Zobaczymy, co z tego będzie. No, nie mogę wsunąć. Wejdzie. Dobra, zamykamy. Tutaj widać druga rodzina primorskiej. Też zaczęły latać. To są uliki, które dostałem w spadku. Nie nadawały się już na wędrówki. Nie można tego wozić. I stoją sobie tutaj spokojnie. A tutaj Buckfast obok też coś robi. Mniej trochę latają. No, ale tu za to pyłeczek noszą. A tutaj też chyba młoda pszczoła się oblatuje. Uliki, które są na słońcu. Spójrzcie. Moment. Wylatują chętniej. W cieniu tak łatwo nie ma. No i widać pyłek, jak noszą. Tutaj widać, sobie wchodzą. Krokusy i przewiśniegi. Chyba nic innego nie ma. A tam spojrzymy na odkład, który też się uaktywnił. Na nieskę. Dany lata, następny sobie siedzi, nic nie robi. Też widać dużo pyłku. Coś przynoszą, coś się dzieje. Oby się nie ochłodziło znowu za bardzo. To już będzie dobrze. Może spojrzymy jeszcze tutaj, co u tej niski się tak dzieje, że wyległy do lotu. Ops. Cudne ocieplenie. Słoiczek z wodą na wszelki wypadek. Spojrzymy tutaj. Co robić? Znowu zabudowały. Super. Na powałce też pełno pszczół. Dobra. Co kombinujecie? Pierwszy zatwór, a na zatworze już zaczynają coś budować. Zobaczcie. Bosk. Opa. Co tu robicie? Tak, są nawet larwy. Widać je. Są
podlane mleczkiem. No ładnie, to jest połowa tego placka, który tutaj widać. Ok. Zobaczcie, ile zapasów jeszcze. Jeszcze zimowego. A tutaj wyczyszczone komórki i wygryziony czerw. Pewnie stąd latają te młode. Resztki czerwia. Tutaj już jajeczka są z tej strony. A następny to samo. Dobra, siedzi już sobie. Już zamykam. Przykrywamy. Ule już robię bezwręgowe. A dużo zabawy z tym było. Teraz jest łatwiej. No i trochę mniej się gniecie. Nie wędrują tak po brzegu korpusów. No muszę to jeszcze raz nagrać. Ładnie latają. To jest odkładzik z tamtego roku. No, jakieś 5 ramek pewnie tylko. Ale dają radę. Zobaczcie. Wędrują. Nic nie wyrzucają, bo mają już posprzątane w ulu. A to chyba młoda pszczołowa tak sobie krąży przed wylotkiem. Także następne pokolenie. Jeszcze na zakończenie chciałem pokazać, jak tutaj słoneczko wyszło. I mamy bakwasta, który też się obudził. Ładnie. A tutaj primorska. Też latają, ale te chyba bardziej po wodę. Do pyłku nie widać. Ależ się o mnie odbijają. A dzisiaj 30 marca. Koniec z zimnem, mam nadzieję. Dobra. Do usłyszenia, do następnego razu.